Witam Państwa, przed mikrofonem Józef Wycisk, a dziś naszymi gośćmi są senator Halina Bieda, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość, również witamy. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry pani senator. Proszę państwa, tak w jednym zdaniu, jak państwo odebrali słowa czy przesłanie marszałka Grodzkiego kierowane do Ukraińców, bo wiele osób to w gruncie rzeczy zbulwersowało, ale czy to jest kwestia samych słów, czy interpretacji tej wypowiedzi, panie pośle, jak pan to odebrał? To nie jest kwestia tylko zbulwersowania, dlatego że to jest kwestia działania na szkodę państwa polskiego. Otóż zaatakowanie państwa polskiego, że nie działa w sposób wystarczający na rzecz Ukrainy, jest nie tylko nieprawdziwe, ale szkodzi wizerunkowi Polski. Również jest drugi aspekt tej sprawy, działanie na niekorzyść Ukrainy. Polska jest krajem, który w tej chwili Ukraińcom najbardziej pomaga ze wszystkich państw europejskich. Przez Polskę idą dostawy broni, do Polski zmierzają miliony uchodźców z Ukrainy. Polska naprawdę się poświęca, żeby Ukraińcom pomóc. I taka informacja, że Polska jest wśród tych krajów, które wspierają reżim Putina, również dla Ukraińców jest bardzo zła. Dla Ukraińców, którzy w niektórych miejscach naprawdę walczą już resztkami sił, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie dla obrony ojczyzny. I dla nich każdy gest wsparcia z zagranicy jest bardzo ważny. Natomiast informacja, że państwo, na które bardzo liczą, działa na korzyść Rosji, jest informacją, która może doprowadzić do tego, że ten opór Ukraińców zostaje zneutralizowany. A więc to jest informacja, przekaz pana marszałka Grodzkiego był przekazem na zamówienie rosyjskie. Jak pani odebrała te słowa, pani senator Halina Bieda, Platforma Obywatelska? Ja powiem tak, po pierwsze pan poseł mówił, że jest powiedziane, że Polska działa na rzecz Putina i na szkodę Ukrainy. Żadnego takiego słowa w wypowiedzi pana marszałka nie ma. Pan marszałek, bo myślę, że chodzi o ten fragment, gdzie odnosi się do tego, aby zablokować import węgla, aby też nie przepuszczać tirów przez Polskę. Mówimy o tirach oczywiście wykorzystywanych do celów gospodarczych. Ja tylko przypomnę, że 30 marca, czyli dzień przed złożeniem wniosku przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości, na stronie Sejmu ukazał się druk o numerze 2131, zawierający dokładnie to, o czym pan marszałek mówił w swojej wypowiedzi. Tam absolutnie nie ma niczego, żadnego zdania. Jeśli jest, to bardzo bym prosiła pana posła o wskazanie. Ja mam całą tutaj tę wypowiedź przy sobie. Nie ma żadnego słowa ani o tym, że Polska wspiera Putina, ani nie ma, że Polska działa na szkodę Ukrainy. Absolutnie natomiast się zgadzam z tym, co pan poseł powiedział, że to Polska w tej chwili ponosi główny ciężar, jeśli chodzi o pomoc humanitarną. I tutaj wszystkie środowiska, myślę, wszystkie osoby się bardzo angażują, aby taką pomoc okazać. Również Senat Rzeczypospolitej, zarówno w lutym, kiedy podejmował swoją pierwszą uchwałę, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, jak również ostatnio, obydwie były jednogłośnie przyjęte o aspiracjach Ukrainy do Unii Europejskiej. Więc absolutnie nie możemy takiej interpretacji słów pana marszałka tutaj mieć. No tak, ale pani senator, no jeśli padają słowa, w których marszałek Senatu Tomasz Grodzki przeprasza i mówi, że z nie dającą się zaakceptować hipokryzją nadal wbrew intencjom finansujemy zbrodniczy reżim. Wie pani, no to są jednak dość ostre słowa kierowane pod adresem Polaków czy polskiego rządu. To znaczy, I to jest właśnie cytat pani senator. Ja też mam tutaj, podano mi ten cytat, no. Finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi, stwierdził Grodzki. Przecież Grodzki nie jest żadnym, pani senator, Grodzki nie jest jakimś intelektualnym guru, prawda? Także ja to rozumiem, ale przynajmniej niech powinien się od tego odciąć, no po prostu powinien sprostować, no. Finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. No. Jeśli on się od tego nie odcina, no to znaczy, że działa na korzyść Rosji w sposób zupełnie otwarty.
pani senator? Ja myślę, że rząd polski również się odcina od tego, aby finansować właśnie reżim Putina poprzez zakaz importu węgla, jak również poprzez zakaz poruszania się tirów w celach gospodarczych, tak? Bo nie mówimy tu absolutnie o pomocy humanitarnej. Ja myślę, że wszystkie kraje się w tym duchu wypowiadają, że należy absolutnie te majątki oligarchów zablokować. I ja się bardzo cieszę, że rząd taki projekt ustawy wniósł. Dziękuję. Pani senator, ale jeśli my mówimy o tym, że nadal importujemy węgiel z Rosji, jeśli mówimy o tym, że nadal przejeżdżają ciężarówki z towarami na Białoruś, czy może nawet dalej do Rosji, to my mówimy o pewnych decyzjach, które właściwie nie są w gestii naszego rządu. My tutaj mówimy o pewnej takiej sytuacji, gdzie oczekiwalibyśmy na działania Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej. No, sami z siebie my niekoniecznie możemy nałożyć embargo na węgiel. Pani to znaczy ja myślę tak, że te działania muszą być absolutnie wspólne. Są pewne rzeczy, które możemy zrobić jako kraj, a są pewne rzeczy, które powinna podjąć wspólnota i wtedy Polska jako część tej wspólnoty również powinna się do tego stosować. I te rzeczy zostały wprowadzone. Mam tu przed sobą druk 2131, wprowadzony 30 marca. Wiem, że Sejm będzie w tym tygodniu go procedował, a my w trybie pilnym w przyszłym tygodniu na posiedzeniu we wtorek 12 kwietnia również mamy się nim zająć. Panie pośle, pan poseł Wojciech Szarama. No to jest zupełnie oczywiste. Intencje i działania rządu polskiego zmierzają do tego, aby sankcje nałożone na Rosję były skuteczne, aby doprowadzić do zaprzestania agresji na Ukrainę, ponieważ dotychczasowe sankcje nie są skuteczne. Stąd nasz apel o to, żeby Unia Europejska ograniczyła przynajmniej na początek import z Rosji gazu, ropy naftowej i węgla. Natomiast jeśli my zablokujemy na naszej granicy wschodniej, na naszej granicy z Białorusią, przejazd tirów, które wiozą towar z Niemiec do Rosji, z Francji do Rosji, z Włoch do Rosji, z Holandii, no to najprawdopodobniej Unia Europejska nałoży na nas dodatkowe sankcje. Jeśli zablokujemy na przykład przepływ ropy ropociągiem Przyjaźń, z tej ropy również korzystają Niemcy, no to również tutaj nie wiadomo, jak rząd niemiecki się zachowa. Dlatego, że Niemcy są bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na Rosję w ogóle, natomiast sprzeciwiają się w ogóle sankcjom energetycznym, a to jest kluczowe. Rząd polski w miarę swoich możliwości podejmuje decyzje i o tym będziemy mówić, jeśli chodzi o eksport węgla, prawda? Że nie będziemy my jako Polacy tego węgla eksportować. Natomiast czy możemy zablokować węgiel, który jedzie do Czech czy do Niemiec, to już jest sprawa całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że Unia Europejska powinna tutaj wykazać pewną taką determinację, tak jak nakłada sankcje wobec Polski, tak samo jednak powinna nałożyć te sankcje realne na Rosję. A europarlamentarzyści polscy, a w szczególności europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Niestety ci parlamentarzyści komuniści, którzy weszli z jej list do Europarlamentu, jednak powinni te polskie propozycje, propozycje polskiego rządu poprzeć, bo to jest jedyne wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji. Proszę Państwa, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, komentując swoją wypowiedź, czy odnosząc się do tego swojego nagrania, powiedział, że jego słów nie powinna komentować prawica, która jeszcze 2 miesiące temu bratała się z poplecznikami Władimira Putina. Pani podziela taką opinię, pani senator? To znaczy, ja myślę tak, każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, która jest zagwarantowana w Konstytucji. To po pierwsze. Po drugie, no wiemy, że i premier Mateusz Morawiecki no, był na spotkaniu z Marine Le Pen, z Salvini. No, tego też nie da się ukryć, tak? Takie spotkania miały miejsce. Ja na pewno się cieszę z tego, że dzisiaj jest odcięcie od tych spotkań, to po pierwsze. Po drugie, że jednak każdy z krajów doprowadzi do tego, aby te sankcje u siebie wprowadzać. I mam nadzieję, że też Unia Europejska podejmie te działania, które powinna w kontekście całościowych rozwiązań, jeśli chodzi o
rozwiązania ekonomiczne i nakładanie sankcji. Panie pośle, jak pan ocenia tę kolejną już wypowiedź marszałka Grodzkiego? O tym, że prawica jeszcze niedawno bratała się z poplecznikami Władimira Putina. No rzeczywiście, tak jak pani senator powiedziała, to jest prawda, były spotkania z Marine Le Pen, z Salviniem. Ich poplecznictwo, jeśli chodzi o Putina, to jest duży znak zapytania. No, po prostu każdy szuka współpracy, każdy z szefów albo kandydatów na szefa rządu francuskiego szuka współpracy z Rosjanami. No, no przecież Macron no, sam się chwali tym, że co drugi dzień rozmawia z Putinem. No, skutek tych rozmów jest żaden. No, nie wiem, czy Marine Le Pen może się pochwalić taką ilością kontaktów z urzędującym prezydentem Rosji, ale myślę, że nie. A więc kwestie tutaj kontaktów z innymi przywódcami politycznymi Europy to jest jedna sprawa, a druga, i to są kontakty, które były przed wojną. No teraz mamy wojnę. W trakcie tej wojny Macron się kontaktuje z Rosjanami, a kanclerz Scholz stara się nie dopuścić do embarga energetycznego. I to również powinien brać pod uwagę marszałek Grodzki, który jest marszałkiem Senatu Polskiego, który jest bardzo ważną osobą w systemie konstytucyjnym funkcjonowania państwa polskiego. On to powinien brać pod uwagę i nie wziął tego pod uwagę. Nawet jego partyjni koledzy mówią o tym, że przesadził. Tego typu działanie, jakie zaprezentował marszałek Grodzki, osłabia siłę obronną Ukrainy i szkaluje państwo polskie. Proszę państwa, i ostatnie, najważniejsze pytanie. Ja tylko się chciałam, panie redaktorze, tak? Odnieść, że absolutnie nie mogę się zgodzić z taką wypowiedzią, ponieważ pan marszałek, podobnie jak Senat, co już wspomniałam, ponad partyjnymi podziałami jednogłośnie wspiera wszelkie działania na rzecz pomocy Ukrainie. I tutaj absolutnie nie możemy mówić o czymś takim, że marszałek osłabia państwo polskie i szkaluje. Absolutnie z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Dziękuję. I ostatnie pytanie, chyba najważniejsze dziś. Czy marszałek Tomasz Grodzki zostanie odwołany, czy nie? Pani senator? Ja w takiej sytuacji zawsze mówię, że w Ducha Świętego wierzę, ale nim nie jestem. Natomiast biorąc pod uwagę rozkład głosów, to wierzę, że zostanie dalej marszałkiem. I panie pośle, pan poseł Wojciech Szarama? Ja powiedziałem, że marszałek Grodzki szkaluje państwo polskie i osłabia Ukrainę, i osłabia potencjał obronny Ukrainy, sugerując, że jej bliski sojusznik działa na korzyść Putina. To jest osłabianie morale, co najmniej morale Ukraińców. Jaki będzie wynik tego głosowania? Nie wiem. Ja sądzę, że opozycja, a w Senacie grupa większościowa, powinny doprowadzić do dymisji marszałka Grodzkiego, dlatego że on swoim zachowaniem sprawia wiele kłopotów nie tylko im, ale również wszystkim Polakom. To nie jest pierwszy problem marszałka Grodzkiego. Jest kwestia wniosku o uchylenie immunitetu, który leży w Senacie już prawie półtorej roku. Ten wniosek powinien być rozpatrzony, dlatego że zarzuca mu się przyjmowanie łapówek. Jest wiele innych spraw, z których pan marszałek Grodzki powinien się gęsto tłumaczyć. Sądzę, pani senator, że powinniście naprawdę nawet zawrzeć jakieś porozumienie, może nawet takie szersze, które doprowadzi do wyboru innego marszałka Senatu. Na tym Polska tylko skorzysta. Ponieważ taki tutaj jest moim zdaniem wymóg chwili, taka jest racja stanu. Pani senator, proszę bardzo. Ja się odniosę do słów pana posła, bo po pierwsze wniosek, który był złożony, tak jak pan poseł wspomniał kilka miesięcy temu, po pierwsze był źle złożony. Do dzisiaj nie ma poprawnie złożonego wniosku, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu, to po pierwsze. Po drugie, od skazywania, czy ktoś jest winny jakimukolwiek wykroczeniu, to jest polski sąd, a nie Senat Rzeczypospolitej. I myślę, że to jest ten organ, który ewentualnie może to stwierdzić. Doskonale wiemy, że osoby, które gdzieś przyznały się do wręczania łapówek, się z tego wycofały, i dobrze też wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość od początku chce, aby mieć w Senacie większość, i myślę, że to złożenie wniosku jest jedną z takich podjętych prób.
I na tym musimy już zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli pani senator Halina Bieda, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ponieważ myślę, że się już nie usłyszymy. Życzę Państwu błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego i do usłyszenia i zobaczenia. I pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo za tą rozmowę. Rzeczywiście pani senator, wielu jest senatorów opozycyjnych Platformy Obywatelskiej, którzy byliby godniejszymi marszałkami niż pan marszałek Grodzki. Na zakończenie oczywiście dziękuję za tą rozmowę i również życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Radio Katowice.